Cześć, witajcie, jak zawsze Paraguay Live, Zbyszek jestem, serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Dzisiaj porozmawiamy, mamy wiele, wiele zapytań. Pytacie się, Zbyszek, ale co ty tam robisz w tym Paragwaju? Co my możemy robić? To znaczy, co wy możecie robić? Pomysł na biznes i jakie zawody są opłacalne. Ok, jak was to interesuje, zostańcie ze mną. Na razie, hej. A więc... najprostsza odpowiedź na to pytanie, co robicie w Paragwaju, zawsze mówię, żyjemy. No tak, ale teraz na serio. Słuchajcie, najlepsze zawody, pomysł na biznes. Tutaj w Paragwaju, wierzcie mi, nie musicie biznesu zaczynać od urzędów. Czy nie musicie myśleć, co z tą skarbówką zrobię, zanim rozkręcę, już musicie myśleć, żeby za dużo nie wydać. Tutaj macie wolność, wolność, wolność i jeszcze raz wolność. To jest najważniejsze. Także nie zapomnijcie o tym, że możliwości rozwojowe w Paragwaju macie praktycznie nieograniczone. Naprawdę. Musicie tylko mieć głowę i naturalnie trochę gotówki na początek. Przede wszystkim zapraszam, żeby od tego zacząć, dobrych rzemieślników. Wszystko. Zacznijmy od na przykład produkcji mięsa. Tak? Masarnia. Sklep mięsny. Super rzecz. Nie wiem, ja w moim wieku prawie 60 na głowie. Ach, te kiełbasy z Polski, jak zawsze jestem, opycham się. Teraz praktycznie większość jest sztucznych i z chemią i praktycznie niezjadalnych. Ale wierzcie mi, i wy będziecie najlepiej wiedzieć, prawdziwa masarnia, z prawdziwego zdarzenia. Kiełbaski podwędzane, trochę chili. Palce lizać, palce lizać. Tutaj, jeżeli tu rozkręcicie ten biznes, macie zbyt praktycznie od zaraz, na 100%. Popyt na mięso, jak i na produkty mięsne jest bardzo wysoki. Paragwaj jest jednym z największych eksporterów mięsa, wołowego przede wszystkim. Tak? Ale tutaj ze wsi możecie dostać świnkę, nie musicie jej sami hodować. Tak samo krowy. Super rzecz, masarnia, sklep mięsny. Na pewno, na pewno. Przejdźmy do następnych zawodów, pomysłów na biznes. Tak jak mówię, na przykład zakład mechanicy samochodowi. Tak? W Paragwaju jeździ dużo, jeszcze sporo starych samochodów. Ja też nie mam nowego, mam stary samochód, który jeździ i super funkcjonuje. Czyli dobrzy mechanicy samochodowi. Super sprawa. Części są. Samochody są przede wszystkim produkcji japońskiej, ale są również i europejskie samochody. Czyli dobry mechanik z prawdziwego zdarzenia sądzę, że będzie miał 100% i kasy, i pracy, ponieważ popyt jest. Także nie te elektroniczne samochody, ale właśnie te starsze samochody, których w Paragwaju jest potop. Mechanicy samochodowi zapraszamy. Oczywiście, tak jak wspominałem, rzemieślnicy, wszelkiego rodzaju rzemieślnicy, sami macie dobry pomysł, spytajcie się was. Na przykład budowlańcy, elektrycy, ja wszystko, co jest budowane, związane z budową domów. No, nie ma tu, że tak powiem, porządnych rzemieślników. Ciężko jest o nich. Ciężko, ciężko, ciężko. Czyli jeżeli wy wiecie, wy, nie ja, wy w siebie wierzycie i jesteście pewni, że jeżeli nie będziecie mieli przeszkód, typu urzędy finansowe czy skarbówka, zanim zaczniecie, tylko chcecie ten biznes wasz puścić do przodu. Paragwaj jest super miejsce na to. Super miejsce, wierzcie. A więc wszelkiego rodzaju rzemieślnicy, nie wiem, kafelki kłaść, murarze i tak dalej, elektrycy. Wszystkich zawodów nie mogę wymienić, ale dobry rzemieślnik, który robi jakościowo dobrą pracę. Super sprawa. Tego tutaj brakuje. I naturalnie po dobrej cenie. Oczywiście trzeba również wspomnieć, jeżeli mamy jakikolwiek pomysł na biznes, oczywiście w dzisiejszych czasach internet, online biznes. Sam to robię. Wiem, że funkcjonuje. Jeżeli macie dobry pomysł, to równie dobrze możecie sprzedawać tutaj online rzeczy w Paragwaju, które dopiero, że tak powiem, ten cały biznes internetowy, online, dopiero jest, że tak powiem, w pieluszkach, rozwijać. Jest bardzo mało firm do tej pory, które oferują
rzeczy online. Tak? Także powiedzmy sobie, jeżeli wy będziecie oferować to online i zaczniecie to z głową, dobrze, to nie ma sprawy. Tak samo branża IT, programiści i tak dalej. Przecież to są naprawdę zawody, które możecie siedzieć przy baseniku tutaj, przy pięknej pogodzie. Dzisiaj akurat jej nie ma, tak? Niebo zachmurzone, ale pogoda jest mimo wszystko super, 25 stopni, więc a mamy jesień. Także mówicie, wszystkie zawody związane z internetem, tak? Również tłumaczenie. Także no, naprawdę tutaj macie popis, wasz popis, że wy możecie tutaj coś otworzyć, coś zrobić i stworzyć swój własny biznes. Tutaj nie macie żadnych ograniczeń. Także mam nadzieję, że trochę wam pomogę w tej decyzji. Co jest ważne? Co jest ważne? Pamiętajcie, nie odwlekajcie tej decyzji, nie wiem, na rok, dwa, pięć, a za 10 lat jak zarobię pieniądze, to przyjadę. Nie, nie, nie. Wtedy działki, wszystko już będzie dużo droższe. No. Inwestycja, konkurencja rośnie. No. Nie odkładajcie tej decyzji. Weźcie dupę w garść, jak to się mówi, sorki. Mam nadzieję, że dzieci nie słyszą. I weźcie się do roboty. Podejmujcie decyzję. Inwestujcie. Tak? Bo tutaj macie nieograniczone możliwości na biznes. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach na dole, zwracajcie się do mnie. Jeżeli będę w stanie, oczywiście chętnie wam pomogę, udzielę porad. Tak? I tutaj po lewej stronie, że tak powiem, przekażę wam dalsze wideo interesujące, które z pewnością was zainteresują. Także proszę o komentarze. Ciekawy jestem waszych pomysłów na biznes. Co chcecie robić? Jak chcecie ten biznes stworzyć? Jak otworzyć go? Macie jakieś pomysły? Proszę na dół. Piszcie, piszcie i jeszcze raz piszcie. Lajki w górę, łapki w górę, tak? Subskrybujcie kanał, żeby nie zaprzepaścić następnej szansy. Ok? A co, do następnego spotkania. Trzymajcie się.